przejdźmy od razu do rzeczy. Łukasz, dlaczego nienawidzisz Deadpoola 2? Stop! Czekajcie. Bardzo was przepraszam, nagrywaliśmy na Pyrkonie, kamera złapała ostrość za nami, ja tego nie zauważyłem, Łukasz tego nie zauważył i wyszło z tego cudownie rozmazane nagranie, które na końcu ma jednak dwie piękne perełki i te dwie piękne perełki błagały mnie, żebym jednak to nagranie wrzucił. Zatem dostaniecie wersję głównie audio, ładne, wizualne, obrazki was powrzucam, ale nie będę was męczył za bardzo naszymi mega, mega przejaskrawionymi i mega niewyraźnymi mordkami, tylko na koniec byście mogli doczekać się tego cudownego cameo, które samo dopraszało się, by pojawić się w filmie. Zatem przepraszam was jeszcze raz za jakość wideo, ale postanawiam je jednak wrzucić, byście mogli dowiedzieć się clickbaitowo, jak to jest tą nienawiścią Łukasza do Deadpoola, czy może jednak jest on bardzo racjonalnym człowiekiem i wszystko, co mówi, ma nie tylko sens, ale może ma rację. Your time's up, you dumb fuck. Well, that's just lazy writing. Łukasz, dlaczego nienawidzisz Deadpoola 2? Jezus, od razu, z grubej rury. Bo mógł być lepszy, wiesz, bo to jest... Wszystko może być lepsze. Ale wiesz, masz postać z naprawdę dużym potencjałem, żeby być czymś, wiesz, dobrą historią. No to co wszystko będzie dla ciebie dobrą historią? Ten filmowy Deadpool został trochę sprowadzony do takiego nośnika żarcików, tylko i wyłącznie takiego, wiesz, zbioru skeczy. I wiem, że to tak. Wielu osobom się podoba. Ale no, znając tego komiksowego Deadpoola, wiedząc, co można zrobić z tą postacią, można by, myślę, oczekiwać po prostu lepszych filmów, ciekawszych historii. Myślę, że można by było poświęcić trochę tych żartów na rzecz lepszej historii. Ja mam przynajmniej takie zdanie. No to dobra. Wiem, czyli... że jest w mniejszości. No właśnie, jesteś w mniejszości, dlatego chcę skumać. No to jaką ty byś historię widział zamiast tego, co dostaliśmy tutaj? Dostaliśmy historię, jak Deadpool poznaje swoją rodzinę i mnóstwo żartów w międzyczasie. Nie, wiesz, założenie jest spoko. Ogólnie jeśli chodzi akurat o dwójkę, to wiesz, dla mnie start tego filmu był okej, końcówka w miarę też. Tylko środek się zamienia w taką właśnie zbiór żartów po prostu, gdzie na przykład wprowadzają ci tą drużynę X-Force tylko po to, żeby zrobić z tego żart. Tak. I wiesz, że to jest dla żartu. I wiesz, masa ludzi, jak ja to krytykowałem, mówiła, że no ale to chodzi, żeby był żart i tak dalej. Spoko, rozumiem, tylko że ja bym wolał zamiast tego żartu rozwinąć historię, wiesz, i skupić się bardziej właśnie na tym samym Deadpoolu i wiesz, co się wydarzyło na początku filmu dla niego znaczy i tak dalej, wiesz, bo to było tak potraktowane, tak, a lol, random. No tak. No ale z drugiej strony argument, który ja gdzieś tam nawet wywiadach Reynoldsem był taki, że podcinamy wszystko żartem, żeby uczucia, które dotyczą Deadpoola, były bardziej prawdziwe. Czyli ja się z założeniem się zgadzam. Okay. Deadpool jest postacią tragiczną, dlatego jest zabawny, nie? To łączy się bardzo bezpośrednio to ze sobą i ja uważam, że humor gra właśnie dzięki temu, że Deadpoolowi dzieją się chujowe rzeczy. Jest ten taki kontrast, nie? Im więcej się dzieje mu źle, tym lepiej dla nas. Tak, to jest spoko założenie. Okay. To ja mam problem z konstrukcją filmu bardziej niż z założeniem, powiedzmy, nie? No to co byś, w jaki sposób byś próbował naprawić? Co byś zaproponował, żeby mówić, okej, czyli nie zabijać X-Force na przykład? Nie przedstawiać X-Force w ogóle, jeśli, albo nie jeśli ich jedynym celem jest to, żeby zginęli, nie? No ich jedynym celem jest to, żeby została Domino, tak naprawdę. No. Żeby pokazać, że Domino ma szczęście, a oni nie. Ja bym po prostu, wiesz, okroił trochę tę obsadę, nie? Bo tam masz masę postaci, które nic nie robią tutaj za bardzo, nie? Większość, oni są gimmickami, oni są żartem. Wiesz, nawet Domino jest sobie w tym filmie. I jasne, mamy X-Force, żebyśmy mieli Domino. Ale potem się zastanawiasz w sumie, co Domino zrobiła wartościowego w tym filmie. No była wsparciem w tych paru scenach, a potem jest taki moment, gdzie ona w ogóle nic nie robi, tylko chodzi za nimi, nie? Tak, ale on... I wiesz, i na przykład z tych końcowych scenach zastanawiasz się, po co Domino tutaj jest. Ona ma swój własny story arc, rozumiesz? To jest inna sprawa. Tak, na zasadzie, o, to jest sierociniec, z którym się wychowałam, więc tutaj jestem. Pispaw zabije ludzi, którzy robią mi krzywdę. Ale to brzmiało jakby po prostu scenarzysta stwierdził, kurczę, to w sumie nie ma powodu, dla którego ona tutaj jest, to napiszmy to jedno zdanie. I faktycznie, wiesz, nie masz tak powodu, dla którego ona tutaj jest, poza tym, że o, tak wyszło. No. Bo, wiesz, jasne, bo mówiłeś o tym na przykład, że no, X-Force jest po to, żeby Domino wprowadzić. Tak. Ale po co Domino wprowadzić? Jeśli ona pod koniec filmu, mogłoby jej nie być i nic by się nie zmieniło. Jak najbardziej. Ja jak najbardziej się zgodzę. Znaczy, wydaje mi się, że ewentualnie, oczywiście bardzo sprytną wymówką jest powiedzieć, bo trzecia część, której ponoć ma nie być. Domino, I'm lucky. Luck isn't a superpower. And certainly not very cinematic. Ja odczynałem to wszystko, że prawie każda postać w tym filmie jest po nic i jest to celowe po nic, by prześmiać
bycie postaci po coś. No ale to dalej są postacie po nic, wiesz. To fakt. No są ludzie mówi, że nie, bo słuchaj, bo to jest parodia, oni się śmieją z różnych rzeczy i celem tego filmu jest wyśmianie wszystkiego, ale kurde, ja mam wrażenie, że wszystkie dobre parodie, te najlepsze parodie, które, nie wiem, Mel Brooks robił na przykład, one gdyby obciąć żarty, dalej by były sensownymi filmami, takie, które się trzymają kupy. Które mają bohaterów, bohaterowie mają jakiś cel w tej fabule, mają jakiś story arc. I wiesz, to jest pretekst właśnie do, znaczy pretekst, to jest obudowane żartami dopiero, nie? A w Deadpoolu masz żarty i jakby spróbujmy skleić te żarty w jakąś fabułę. No kumam. No i to jest argument, który do mnie przemawia, bo ja właśnie odbieram ten film jako film, który nie ma żadnych ambicji i poprzez ucięcie ambicji jest lepszy, poprzez nie próbowanie, żeby był, jak ty sam powiedział, prawdziwym filmem. Właśnie on nie jest filmem, który wytrzyma tą próbę ucięcia żartów, i nawet nie udaje, że będzie. No tak, spoko, ja to rozumiem. Jedynka chyba trochę próbowała, prawda? Mam o domu Love Story, pierwsza... Ja myślę, że dwójka bardziej próbuje niż jedynka. Dwójka próbuje, tak wszystko próbuje. Dwójka próbuje jednak wprowadzić ten wątek, wiesz, Wade'a udręczonego i tak dalej. To próbuje. Tylko właśnie to jest tym rzecz, gdyby to był taki kurczę, w sensie masz, widzisz tutaj zalążki fabuły jednak. Tak. I to mnie trochę chyba nastawiło na to, żeby oczekiwać więcej, no. że jeśli już otwierają film tym wątkiem, że Deadpool traci swoją miłość swojego życia i tak dalej, to że pociągną to trochę, wiesz, bardziej i faktycznie się na tym trochę skupią. Wiesz, no. Najlepsze komiksy z Deadpoolem to też są te, gdzie dzieją się nędzne rzeczy i przechodzi przez piekło, ale dosyć dalej są tam żarty i wiesz. Ale czy to też nie jest problem taki, że przy naszym, przynajmniej polskim odbiorze, większość komiksów, które my dostaliśmy teraz co prawda te tomy Deadpool Classic, ale dostaliśmy Martwych Prezydentów i te kolejne ale tomy. Ale tam masz dokładnie to, co jest w tym filmie, znaczy no właśnie, co lepiej. No właśnie masz lepiej, ten wątek rodziny. Ale wciąż ten temat jest właśnie tego typu ślizgany. Troszeczkę lepiej jest, a szczególnie późniejsze tomy, prawda, są nie, już takie, wiesz, to więc ludzie łapią to w ten sposób. Ja się zastanawiam, czy to też nie jest tak, że my w Polsce odbieramy to, mówimy, właśnie narzekamy bardziej na taką krytykę twoją, ponieważ my przyzwyczailiśmy się do tego Deadpoola, albo do Deadpoola z gry, albo do Deadpoola, który działa pomimo właśnie tragedii, tylko po prostu jest jednym wielkim śmieszkiem z uniwersum. No ja myślę, że film próbuje połączyć obie rzeczy i moim zdaniem niepotrzebnie, powinien się skupić po prostu na jednej rzeczy. Mm-hmm. Ja widzę inspirację tymi nowymi komiksami. No właśnie. Nie bez powodu tam Jerry Dugan się pojawia tak. małym mrugnięciu okiem. Myślę, że oni brali sporo z tych komiksów. Mm-hmm. No, tak jak mówiłem, w tych nowych komiksach, już nawet pomijając te poprzednie, gdzie te motywy też się oczywiście przewijały, ale nawet zawężając to do tych nowych komiksów Marvel Now. Tam najważniejszy jest ten motyw właśnie rodziny Deadpoola. Tam masz całą tą obsadę drugoplanową, której nie było wcześniej w komiksach. Tak. Znaczy dokładnie nie te. A te osoby z poprzednich ranów są pominięte zupełnie. Nie masz Boba, ani Blind A. No to szkoda, że nie ma Boba. No dobra, ale to jest taka, ale bo się pojawił w jedynce. Dugan tworzy całą tą obsadę drugoplanową i to są bardzo bliscy ludzie Deadpoolowi, nie? Agentka Preston, jego córka i ten. No i masz jednocześnie, starają się w tych komiksach lepiej lub gorzej łączyć ten motyw Deadpoola, który jest postacią tragiczną, jednocześnie jest śmieszkiem. Tak. Ale sporo jest takiego budowania postaci mimo wszystko. Od tych komiksów się też w międzyczasie odbiłem, ale te parę pierwszych tomów moim zdaniem całkiem nieźle robią, wiesz, robią z Deadpoola postać faktycznie. No, okay. Nie tylko nośnika tych żarcików łamiących czwartą ścianę i tak dalej. I wydaje mi się, że w filmie chcieli z jednej strony trochę nadgryźć tego, tak. Ale jednocześnie, kurde, może ludzie by woleli jednak tego Deadpoola z memów. No właśnie. To wrzućmy parę takich tych żartów i połączmy to wszystko w jedno. Wiesz, rozumiem, że niektórzy ludzie mają inne oczekiwania i oczekują po tej filmie tylko zbioru gagów. Ale jeśli oni już nadgryźli ten temat tego, że wiesz, że spróbujmy dać Deadpoolowi faktycznie motywację do działania, albo spróbujmy go strącić na dno, żeby mógł z tego powstać, to wiesz, to szkoda, że nie pociągnęli tego do końca, nie? Dobra, to teraz moje pytanie jest takie, ja cały czas próbuję wejść adwokata Jaba, który będzie mówił właśnie, który będzie krzyczał do ciebie, nienawidzi Deadpoola, bla bla bla. Czy jest bardzo częsty sposób zresztą krytyki krytyków komiksowych, nazwijmy to. Czy ty nie przywiązujesz zbyt dużej uwagi do komiksów? Nie. Przez co twoja perspektywa właśnie, bo to co teraz mówiłeś, odruchanie i tak dalej. Nie, ja to traktuję tylko na zasadzie, że wiem, że można tak zrobić. No nie? Można, ale... Wiem, że Deadpoola można zrobić w ciekawy sposób i nie tylko jako wiesz, jako chodzący mem. Okej, ale tutaj jest całkiem inteligentnie napisany chodzący mem. W porównaniu do jedynki, żartów z jedynki, masturbuje się, tu jest, jakkolwiek to głupio zabrzmi, dużo mniej masturbacji. Ale w dwójce masz te same dowcipy co w jedynce, tylko nie no, bardziej. Masz lepiej napisane, chociażby tam jazda taksówką i wymiana pomiędzy Cablem, Domino i tak dalej. Tam jest dobrze napisany dialog pomiędzy ludźmi.
No to jest dobrze, no to jest naprawdę, jak na Deadpoola nie ma tam właściwie żadnego analno-waginalnego żartu. Przy okazji, jest faktycznie żarty, nie, które wynikają z postaci. Które się powtarzają. I... Tak, powtarza się dowcip z odrastaniem, to jest taki zresztą typowy sequelowa. Masz ten nasz dowcip z DC. To jest tak, już przeorane. Tak, to jest prawda, że zresztą tutaj problemem może tego filmu być, że ten film się starzeje z każdego dnia tak szybko, że on naprawdę... Wiesz, te żarty były napisane, kiedy pewnie jeszcze były zabawne, nie? A teraz są coś mroczne, jak uniwersum DC i tak... To uniwersum już umarło, ciszej nad trumną. W pewnym sensie, chociaż z drugiej strony zawsze ten żart może się zrobić znowu aktualny, gdy pojawi się nowy film DC i znowu będzie smutno i znowu będziemy płakać. Więc... Ale z drugiej strony jeszcze spróbuję jeszcze z innej podejść. Czy właśnie ta jego aktualność tu i teraz nie jest jego największym plusem i minusem? W zasadzie naprawdę to jest fajna rozrywka w kinie, ale nie ma sensu do niej wracać w ogóle. No, ja mam tak z Deadpoolami, że nie wracam do nich zupełnie. No właśnie. No, no spoko, No może poza Kolosusem. Ale nie, wiesz, ten film ma swoje zalety, ma jakieś rzeczy, które mogą się podobać. Mi jako fanowi X-Men się podobało, że to jest kurczę ciągle jeden z lepszych filmów o X-Men. Najbliższy temu, czym była ta ekipa w komiksach. To jest prawda. Ale wiesz, to mam trochę wyższe wymagania mimo wszystko. Przynajmniej pojedynce, wiesz, miałem wrażenie, że już po tym trailerach, że był potencjał, żeby było coś więcej. Oni stwierdzili, okej, jedynka się podobała, to zróbmy jeszcze raz tą jedynkę, tylko trochę bardziej i tyle. No i okej. Mogli zrobić coś więcej. Dobra, czyli nie nienawidzisz Deadpoola, mimo tego, że hejterzy, przepraszam, komentatorzy... Nie, że nienawidzę, kurde, to jest... No musi być clickbait, przepraszam bardzo, kto wytrzymałeś nie, do tego momentu... Nie, ja powiem momentu... więcej nawet, ja rozumiem ludzi, którym się podoba tak, takie ja podejście. Też, tutaj... Ja po prostu ja się z tym podejściem nie zgadzam, że ja mam inne zupełnie, nie? Ale rozumiem, na czym polega urok tej produkcji, czemu ludzie tak bardzo lubią Deadpoola, bo to jest coś innego. Tylko, że no, wolałbym lepszy film po prostu w tym względzie. Wolałbym, żeby to było bliższe zwykłego filmu, ale żeby to się trzymało kupy bardziej, nie? Ale z drugiej strony... Wiesz, ja myślę jeszcze, że jest coś takiego, że być może przez to, że mam dostęp do... Czytałem sporo komiksów, które są parodiują świat superbohaterów. Ogólnie masę mediów i się... Co? Że goś tym przejadłeś? Czekasz? Nie, że ja po prostu już to mam, znam. Wiem, na czym polega, wiesz, beka z komiksów. Te wszystkie żarty, wiesz, takie odnoszenie się do absurdów komiksowych, to już wszystko mam za sobą. Może dlatego po prostu na mnie to nie robi wrażenia. Być może już, wiesz... Aha. No czyli troszeczkę przejadłeś, na zasadzie już tyle tego dostałeś, że dla ciebie to, co na przykład dla osoby, która na przykład od roku dopiero czyta komiksy, jest niesamowicie czymś świeżutkim, a dla... No to fajne, to jest... Czy w tym momencie Deadpool nie staje się, nie będzie idealnym, ale świetnym materiałem dla osoby dopiero wkraczającej w komiks, bo pokazuje, jak szczególnie jeżeli ogląda dużo filmów, jeszcze zaczyna te filmy, jak bardzo różnorodne może być to medium, bo bądź co bądź, ja jednak cieszę się, że dostajemy w miarę poważnego Black Panthera, czy też tam Zimowego Żołnierza, tragicznie poważne Batman i Superman, ale pokazujemy też parodię komiksów w ramach uniwersum DC i Marvela, a nie tylko parodię komiksów, nie wiem, no... I to też parodię zrozumiałą dla ludzi, którzy po prostu oglądają filmy, nie? Superbohaterami, tyle, nie muszą czytać komiksów. To fakt. Chociaż ja zrozumiałem, gdy byliśmy w kinie, to za nami wychodziła parka, gdzie dziewczyna narzekała do swojego chłopaka, że obiecał jej, że ona zrozumie wszystkie żarty, ona nie widziała jedynki i ona nie zrozumiała połowy żartów, więc nie, to nie jest tak, że tylko dla tych, którzy oglądają filmy, że to jest zrozumiałe. Nie każdy będzie... No, ale gdyby widziała pierwszego Deadpoola, to myślę, że no, może nie, no trzeba też tam siedzieć, wiedzieć, co się działo w uniwersum DC i w Foxa, no, jasne. No. Ale to zawsze tak jest, wiesz, to z tymi odniesieniami, nie? Jak je ogarniasz, no to wyniesiesz z tego więcej fanów. Tak, Ale wiesz, no, to, ja to, wiesz, dobrze, że jest różnorodność, dobrze, że takie filmy powstają, ale to wiesz, to nie zwalnia tego filmu z obowiązku, wiesz, posiadania lepszych postaci, czy lepszej historii. I to wiesz, można z jednej strony nie lubić tego, z drugiej strony doceniać film za to, że jest w ogóle, nie? Że coś takiego powstaje. Okej, dobra, czyli tutaj właśnie z twojej perspektywy jest takie, że pomimo tego, że film celowo poszedł w tę stronę, to bardziej się nie zgadza z tą stroną, a nie z finalnym efektem. No, to jest ten sposób. Tak jak na przykładu, ja tutaj porównam, moim zdaniem magiczny sequel, czyli drugi Kingsman, który moim zdaniem celowo wyszedł płaski. To było, tego nienawidzisz. Ale ja wiem, że tego nie nienawidzisz. Ja uważam, że to jest mega celowe gówno. Ja naprawdę bawiłem się przednio, wiedząc, że oni się śmieją z tego i robią to w cholerę samoświadomie.
Ja uważam, że to była w pełni świadoma. Nie mieli pojęcia, co robią. Tam wszystko jest dokładną odpowiedzią na to, co w sequelu powinieneś dostać więcej. Czyli główna postać umiera. No są powtarzalne żarty, tam kurde oni nie mają żadnego świeżego żartu. Kompletnie. No tak, no, tam jest właśnie. Mieliśmy pomysł na tę scenę w jedynce, zróbmy ją trzy razy. Zróbmy ją trzy razy bardziej. No widzisz, no okej, okay. Ja tu rozumiem, że dla mnie ten film jest cały konceptem, na zasadzie śmiejemy się z. Nie, to jest film konceptem, na zasadzie zróbmy sequel, bo trzeba, bo studio chce. No studio chce, a my możemy trollować. Tutaj dla mnie to jest trollowanie, ale dobra, to jest inny temat. W każdym razie wychodzi z tego, jak bardzo mimo tego, że rozumie się cel reżysera, bo reżysera jest jeden z tych, którzy napisali to nie najgorzej i nawet sposób przedstawienia, to wciąż ten film może być co najmniej gryzący twoje estetyczne jakieś upodobania, czy też nawet upodobania wobec, no co, bardzo staram się intelektualnie tutaj, nie tylko, przed chwilą mówiłem o Kingsmanie, teraz używam trudnych słów, żeby nie brzmieć, nie być na zbytniego idiotę. Czyli nie nienawidzimy Deadpoola, ale w twoim przypadku ty byś się poszedł w stronę jakby bardziej koherentnego świata, bardziej trójwymiarowej postaci. Bardzo średni film po prostu. To fakt, to filmowo, nie jest... tak wiesz. No, to jest kiepska historia, moim zdaniem, słabo opowiedziana. Widzę, czemu to zrobiono, ale po prostu nie zgadzam się z tym wyborem. Ja wiem. No dobra, to teraz moim ostatnim pytaniem będzie, czy możliwe, że doszliśmy do czasu, gdzie coraz częściej filmy nie próbują być filmami? Bo to, co ty mówisz, że nie jest to pełny film. A coraz częściej dostajemy filmy, które są pewnymi konceptami i one nawet nie próbują być filmami. Na przykład Killing Gunter z Schwarzeneggerem, który gra tam, który jest tak naprawdę długim sketchem Saturday Night Live. Że to nie są już filmy, które mają być historią i coraz częściej takie rzeczy dostajemy, tylko to jest pewien koncept, tutaj mamy prześmianie uniwersum i fabuła, rozwój postaci i tak dalej są na tyle drugoplanowe, bo wierzymy, że zarobimy na samych żartach, na samym koncepcie. No to jest słabe, no. Rozumiem. Wiesz, film dla mnie ma opowiadać historię i ma być historią spójną, dobrze opowiedzianą, to jest najważniejsze, nie? A to, że mamy taki koncept, żeby zrobić parodię wszystkiego i tak dalej, to jest drugorzędna kwestia. Mm-hmm. Szczególnie po co YouTube'a, gdzie każdy może wziąć kamerkę i robić różne rzeczy, publikować na YouTubie i wiesz, a jednak od filmu oczekuję tego, że to będzie zwarta historia, nie? Że będzie chciał coś powiedzieć ten film. Nawet jeśli to jest głupi film z superbohaterami, to i tak będzie miał jakieś motywy, będzie chciał, wiesz, jakąś historię powiedzieć. I w Deadpoolu widziałem zalążki tego, ale po prostu no to fakt, zdecydowanie trzeba przyznać, że są tam zalążki. Dla niektórych może to być całość. Wiesz, może gdyby ten film od samego początku pokazał, jak jest randomowy zupełnie, ma w dupie historię. No. Wiesz, jakby to się zaczęło w ten sposób, że w ogóle, wiesz, nie wiem, Deadpool coś robi, a potem, nie wiem, cofam czas nagle, bo mogę, bo jestem takim śmieszkową postacią. Może mi też inaczej zareagował, ale mówię, film się zaczyna tak, jakby naprawdę chciał tę historię powiedzieć, a potem nagle skręca w inną stronę i wiesz, w zasadzie nie skręca. On zapomina na dobre 2/3 filmu, o czym jest, a na koniec nagle przypomina sobie o tym. Faktycznie, i to może powodować takie uczucie. Mamy jeszcze finał filmu do zrobienia. Zbierzmy wszystkich ludzi i idźmy się napierdalać z tym złym. To był wielkim złym tutaj, pedofilia jest wielkim złym w tym filmie, ale dobra, to tak na marginesie. No to wydaje mi się, że udało nam się dojść do jakiegoś konsensusu, że jednak Łukasz nienawidzi Deadpoola od A do Z i nienawidzi wszystkich, którzy hejtują jego hejtowanie tego filmu i to jest czysty hejt i tak dalej. No cóż, no piszemy do was na żywo z Prekonu. Za nami jest najchudsza postać na świecie, czyli Super Pisula. Teraz jest jego wersja po transformacji pokemonowej. To jest właśnie Pisula rozwinięty. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej rozwiniętego Pisuli, to musicie obczaić, to się nazywa Pisula Koisz. I to, właśnie, to są te dwie wersje, więc zapraszamy, żebyście oglądali więcej tych przystojnych mężczyzn. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze nie raz na kanale YouTube u nas, więc widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.